No dobrze. To jeszcze chyba nie jest przegrywające posunięcie. W tej fazie? Chyba nie. No muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś tutaj, bo grasz jak partyzan. Rozumiem, że przemawia przez ciebie doświadczenie zawołanego szachisty. Ja nim nie jestem, ale wyczuwam, że w każdej obmyślonej strategii są pewne klucze, pewne schematy działania. I przez powtarzalność tych rozwiązań, utrwalona pamięcią dobrze i sprawnie operujących tymi kluczami ludzi, metoda. W szachach szczególnie jest to klasycznie ujęte poprzez rozwiązania. One mają swoje nazwy, swoje reguły, są opisane. Są jak księga tajemnic dla najrówniejszych. Zrobiłem to nieco instynktownie. To nie jest rzecz, na której się znam do końca, ale może ona to nieco odbiega od standardowego posunięcia kawiarnianego szachisty. Być może dlatego, że zawsze lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Pakowanie się w nieszczęście to jest coś, co całe życie mi odpowiadało i sprawdzało się w różnych okresach, owocując różnie. Ale gdy się zastanawiam nad cieniami i blaskami swojego żywota, to myślę, że chyba rzeczywistość, w której najlepiej się czułem, to jest po prostu ruch oporu. To jest chyba coś, co najbardziej mi odpowiadało. To jest właśnie ruch oporu. Wiesz, jest to posunięcie, które wykonałeś, jest posunięciem takiego XIX-wiecznego szachisty wiedeńskiego, się nazywał Falkber. I to jest tak zwany kontrgambit Falkbera. I teraz teoria mówi, żeby to zabić. I ja to zrobię. Muszę znaleźć rozwiązanie konsekwentnie. Idąc za głosem. Tak. Patrzyłem na wzorce, które istniały. Było trochę wzorców starych, czcionkowych pism stosowanych w tradycyjnym zecerstwie. I pojawiło się sporo pism, do których ktoś tam, pism komputerowych, fontów, do których ktoś tam dorabiał ogonki. I to najczęściej wyniki tej pracy były dość żałosne. Natomiast kiedyś trafiłem właśnie na jakieś ogłoszenie czy jakiś artykuł, w którym zobaczyłem ogonek doskonały pod E. To był krój ITC Souvenir Bold i to była tak doskonała jedność formy tego E i tych wszystkich innych liter z tym ogonkiem. Czegoś takiego do tej pory nie widziałem, bo zawsze miałem poczucie, że coś z tymi ogonkami jest nie tak, że jakoś one za bardzo nie pasują do reszty, że są albo za cienkie, albo za grube, albo w ogóle po prostu paskudne, bo takie były w większości fontów komputerowych wtedy dostępnych na rynku. Natomiast tu się pojawił ten suwenir z tym grubym, bardzo zakręconym ogonkiem. I od razu poczułem, że chciałem się dowiedzieć, kto za to jest odpowiedzialny. I jakoś okazało się niedługo, że to znowu jest Stefan Szczypka. Ale Stefan, wiesz, powiedziałeś, że wlazłeś w ten komputer, bo czułeś taką potrzebę, tak, prawda? Tak. Bo tylko zwróć uwagę, na przykład ja też dzielę to na czasy przedkomputerowe
i pokomputerowe, prawda? Na przykład swoją drogę zawodową. Tylko że różnica między nami była taka, że ja w pewnym momencie się przestraszyłem, że będę na aucie kompletnie ze swoimi jak gdyby starymi nawykami i wiadomościami i pod wpływem, że tak powiem, tego strachu, tej presji technologicznej złapałem się za komputer. Podczas kiedy ty wlazłeś to, wyczuwając od samego początku siłę tego narzędzia, wszedłeś od samego początku z kopytami w tą sprawę, w momencie, kiedy ja na przykład byłem najeżony do komputera i trochę taki, tak. Wiesz, nie? Tak, a to myślę, że to jest bardzo ciekawa uwaga, bo ja zawsze uważałem, że już doskonalszego wcielenia, doskonalszego przygotowania do pielęgnowania tradycji nie znajdziemy nigdzie poza twoją osobą. Ty jesteś personifikacją pewnego zjawiska, jesteś kimś, kto jest funkcjonariuszem tradycji, kimś, kto przyjął na siebie ciężar kontynuowania tego, czego ludzi zawsze uczono. Ja pozwalałem sobie na rozbrykanie i pewne rozluźnienie więzów i wyłamanie się z pewnego obowiązku, trochę na tej zasadzie, jaka spotykana jest u multiinstrumentalistów, czy w ogóle wykonawców posługujących się dźwiękiem. Coś takiego jak zmiana stroju instrumentu, czy eksperymentowanie bez żadnych ograniczeń. Tego nikt nie może zakazać, nakazać, że to limitować. A co by było, gdyby? Tego typu ryzykanckie poglądy towarzyszyły mi zawsze. Może ten ruch tutaj na tym polu również jest wynikiem takich poglądów, ruch oporu. Nie zgadzałem się na bardzo wiele rzeczy i nie odpowiadała mi kostyczność i zachowawczość wielu układów. Ja nawet w czasach, nazwijmy je umownie, analogowych, przedkomputerowych, również stosowałem rozliczne maszynerie i wiele eksperymentowałem z różnymi technologiami, częściowo czerpiąc z rozmaitych sprawdzonych dziedzin, w których fotografia oczywiście grała pierwsze skrzypce, jako że powielanie obrazu najpospolicie kojarzy się po prostu z obrazem powielanym fotograficznie. Bardzo niedoskonale, w bardzo ograniczonym zakresie, ale bardzo wcześnie wszedłem w ten obszar eksperymentowania i doszedłem do wniosku z ogromnym wyprzedzeniem, chyba wyprzedzeniem właściwym dla okresów, które nazywamy epokami, jakkolwiek by to śmiesznie w obrębie jednego metrykalnie życiorysu nie zabrzmiało. Wiedziałem już na długo przed pojawieniem się cyfrowych wynalazków, cyfrowych rozwiązań, cyfrowego warsztatu pracy, że to, czym się posługuję, w ogóle mi nie wystarczy, do niczego. Zapędziłem się w bardzo złożone operacje projektanckie, tak dalece. Wprowadzałem się w stany tak złożonych eksperymentów, że zacząłem po raz pierwszy odczuwać coś, co później wielokrotnie się odzywało i było przyczyną wielu wpadek życiowych, nieszczęść. To jest kwestia z jednej strony odwagi, pójścia na całość, z szukaniem rozwiązań, głównie technicznych. I to jest ten aspekt technologii i techniki w mojej graficznej robocie jest rzeczą nieusuwalną. To jest coś, do czego się szczerze przyznaję, tak już zostaje. Bardzo chętnie podkreślam fakt, że w grafice zawsze się czułem inżynierem. To było dla mnie bardzo ważne. Ja zawsze doskonałe narzędzia, świetnie kreśliłem. Ja potrafiłem pisankę rysować z tak złożonych krzywych równolegle z ręki. Potrafiłem pisać lewą ręką w odbiciu lustrzanym. Potrafiłem rzeczy bardzo dziwaczne robić sam z siebie. Próbując na sobie, jak doktor Jekyll, wypróbowywałem nowe substancje, nową chemię. Doszedłem do momentu, w którym potrzebne były mi litery. Prawdziwa, profesjonalna, żwawa, ekspresyjna typografia, do której świat mnie otaczający nie dorósł zupełnie. Nie wiedziałem, jak to robić. Ty pracowałeś w czasopismach, ja pracowałem nad książkami. Ale obaj mieliśmy podobny problem, bo projektowało się
zwróć uwagę, pod drukarnię. To znaczy pod zasoby typograficzne drukarni. Tak jest. Nie mogłeś nic innego wymyśleć niż to, co oni mieli w kasztach, matrycach i tak dalej, i tak dalej. Czyli byłeś w pewnym sensie momentalnie ograniczony, prawda? Jeżeli twoja książka trafiała do ubogiej typograficznie drukarni, ona musiała być inaczej projektowana niż do drukarni, która miała większe możliwości, prawda? Doniosłość tego, co w tej chwili oznajmiasz, jest rzeczą, którą trzeba, żeby podkreślić. Przepraszam ci. To, że wiedziałeś, czym dysponuje, jaką amunicją dysponuje ten, kto produkował twoje dzieło, to była jeden z największych atutów zawodowca. Rozumiałeś, czym masz się posłużyć. To nie jest otwarcie czegoś, co jest płaskie na ekranie i buch. No, dzisiaj masz 300 krojów w komputerze, albo niektórzy jeszcze więcej, jak mają taką ochotę. Mnie kilkaset wystarczy, nie muszę mieć kilku tysięcy, ale ten moment, w którym ja musiałem projektować dla drukarni, która miała 4 regały na krzyż i tam trochę pisma nasypanego i powiedzmy 12 była wybita i trzeba było zrobić 10 na przykład, prawda? Przepraszam cię, złapię za... Przepraszam za obdarzenie tej części ciała, za język. Co to znaczy 10, 12? Jakich terminów Andrzej używasz? Używasz... mogę używać terminu... Poszczepiennych. Używasz terminów poszczepiennych, znaczy tak. To, co się stało 20 coś tam lat temu mniej więcej, nawet ciebie, mistrza stojącego na straży tej kultury, metalowej kultury, szlachetnej, post-gutenbergowskiej kultury, też dotknęło. Mówisz, 10, 12, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, choćby dlatego, że ja kiedyś walczyłem o system metryczny na przykład, który uważałem za jedyną dopuszczalną przekładnię kontynentalnego europejskiego systemu punktowego, nie żadnego anglosaskiego, który jest kompletnym nieporozumieniem. Może nie warto już do tego wracać w tej chwili, a precyzja, z jaką liczą komputery do najdrobniejszego ułamka, niezależnie w jakich jednostkach liczonego, pozwala na szaleństwo, właściwie już właśnie bez żadnych granic. Ta heca odnosząca się do zasobów, o których mówisz, do których należało się dopasować, to oczywiście dotyczyła całego umaszynowienia, nie tylko liter, które w kasztach spoczywały, ale jakże szlachetne było to ograniczenie. Nawet sobie najwięksi z projektantów obecnie posługujących się komputerami nie wstydzą się tego, odwrotnie podkreślają, kiedy tylko jest okazja. Chętnie się ograniczają do 2-3 krojów pisma, a na co im te 300? Ale to przymusowa nauka dyscypliny była bardzo ważna i ona się na przykład za mną ciągnie do dzisiaj, prawda? Ten jakaś taka w miarę surowość i w miarę ograniczenie środków projektowych, prawda? Ale moim zdaniem właśnie to chyba warto powiedzieć, bo ktoś słysząc te słowa mógł powiedzieć, że to było skazywanie się na jakąś całkowicie prymitywną rzeczywistość, ograniczoną ze wszystkich stron, wszelkimi możliwymi granicami wyznaczonymi przez niedorozwój. Nieprawda. Właśnie częścią zawodu, częścią czegoś, co jest przyrostem zawodowstwa, nie wiem jak to określić współczesnym językiem, czymś, co jest kolejną belką czy gwiazdką na pagonach, właśnie była umiejętność, talent ograniczenia się. Właśnie stawienie czoła problemowi poprzez konfrontację z bardzo ograniczonym warsztatem przetwórczym, poligraficznym, produkującym dzieło. To była właśnie, to był papierek lakmusowy, to był dowód na mistrzostwo. Mogłem w studiu Stefana tak naprawdę nauczyć się zawodu. Dla mnie to był początek pracy zawodowej z grafiką i DTP, z przygotowaniem publikacji i reklam. I tam tak naprawdę nabierałem szlifów zawodowych. Dopiero po kilkuletniej pracy tam Stefan pozwolił mi złożyć publikację od początku do końca. To był taki
moim zdaniem rzemieślniczy sposób uczenia adepta. Potem pozwala mu się samodzielnie przygotować całą publikację i później ta rola mistrza kończy się na etapie uczenia narzędzia, a zaczyna na nieco innym poziomie. Ten mistrz później pokazuje, w jaki sposób nie zamknąć się w ramach działań rutynowych, w jaki sposób robić za każdym razem coś nowego, w jaki sposób robić coś niebanalnego. Stefanie, mam dla Ciebie prezent. No. Przyniosłem sobie w kieszeni. Proszę bardzo, dla Ciebie. Poznajesz? Oczywiście, że poznaję. To... Któż mógłby lepiej to rozpoznać niż ja? Jesteśmy z tej samej epoki. Słynna głowica składopisowa, IBM-owskie maszyny głowicowe do robienia składów. Cudowne urządzenie na miarę epoki, w jakiej zostało wytworzone. To nie są rzeczy znane chyba młodym ludziom dzisiaj. To nie jest rzecz, o której można powiedzieć, że... inaczej, jak przekazać młodym, że pchnęła typografię do przodu. Może bardziej komunikację, szybkość realizowania produktów poligraficznych, przesył tekstów. W jaki sposób przysłużyła się typografii? To jak wszystkie inne urządzenia z tamtej chyba epoki, zwłaszcza te fotopowielające. Ale Stefanie, pamiętasz, że to było urządzenie, które robiło furorę w latach, w późnych latach 70. i na początku 80., w zasadzie późnych 70., bo ono pamiętało półtorej strony maszynopisu tekstu. Tak. Dzięki niemu potrafiłem sam dorobić naprawdę już ładne ogonki do fontów wektorowych później w przyszłości, bo powiedział mi, na czym to wszystko polega, o tych krzywiznach, o tym wszystkim, więc to jakby no, rzecz no, nie do przecenienia, co mu w tym zakresie zawdzięczam. W ogóle to w ogóle były podstawy. On mi powiedział taką głupią, niby prostą, a banalną rzecz, że duże litery, prawda, kapitaliki czy wersaliki, zależnie od kontekstu, są mniej czytelne niż litery małe i duże razem używane. A wydaje się, że duże litery przecież niby są lepsze. Nieprawda. Dlatego na przykład bardzo mnie denerwują te napisy dużymi literami na paskach w telewizjach. Ale tego już nikt nie wie. To jest właściwie największa zmora, że ludzie w tej chwili, ludzie nie znają takich ludzi jak Stefan. Nikt nie może im powiedzieć, że używanie litery to nie jest takie tam coś jak używanie, powiedzmy sobie, zapałek do podpalania ognia, że to po prostu trzeba używać świadomie, że tutaj nie ma to, że większa, że grubsza, że czerwona to jest dobra. Nie, to trzeba tego. I właśnie tego mnie Stefan nauczył. Mam ze sobą coś, co na pewno otworzy niejedno wspomnienie. Pamiętasz tę książkę, Prawdziwa niebieska Biblia Karola. Tak. Pierwszy spis z natury, pierwszy dowód rzeczowy na nieomylność przeczuć, na nieomylność ożywionej wyobraźni ludzi wybitnie uzdolnionych. W mieście hanseatyckim Hamburg, Unternehmen Rubow Weber Karow, firma znana pod szyldem URW, rozpoczęła pracę nad digitalizacją fontów. Sam pomysł, żeby całą tę skomplikowaną rzeczywistość pełną złożonej fizyki, chemii, bardzo skomplikowanych obyczajów, złożonych procedur i straszliwie skomplikowanej mechaniki precyzyjnej, gdzie to wszystko razem tworzyło dopiero ten świat, do którego należało się przedzierać przez zdobywanie kolejnych poziomów wtajemniczenia, przez kolejne egzaminy, przez kolejne dyplomy. Nagle poprzez wyczyszczenie i wytworzenie obrazu płaskiego znaku, nadającego się absolutnie do wszystkiego. Ponieważ ja uznaję literę i pismo jako absolutną podstawę i budulec każdej publikacji. Ja myślę, że publikacje złożone z samych obrazów są po prostu tak ubogie, nie da się nimi wyrazić precyzyjnie wielu rzeczy. Pismo jest absolutną podstawą wszelkiej publikacji na poziomie intelektualnym. Znalezienie formy dla pisma, to znaczy znalezienie
może nie tyle formy, co znalezienie sposobu zapisania tego pisma, na przykład w postaci obwiedniowej, to jest, moim zdaniem, to jest początek i kamień węgielny, na którym jest zbudowane całe DTP. Zdecydowanie tak. I tutaj łapiesz mnie właściwie za... łapiesz mnie na gorącym uczynku. Bo mój romans z całą tą branżą, z całą tą dziedziną, z całą przygodą pod nazwą DTP, to w gruncie rzeczy jest po dziś dzień niedokończona szarpanina z rozmaitymi alternatywnymi sposobami bytowania jako projektanta. Ty włożyłeś jednak w to poznanie nieporównywalnie więcej pracy, w sensie takim, że poznawałeś niezwykle dogłębnie to narzędzie. Ja korzystałem już z narzędzia Midanego. Czy możesz powiedzieć, że ten okres pracy nad tym narzędziem, któremu poświęciłeś ładnych parę lat, czy odbierasz go jako swój sukces zawodowy, czy odbierasz go jako pewnego rodzaju porażkę, bo nie udało ci się to czy owo zrobić? Chciałbym, żebyś mi powiedział, co ci się udało, a czego ci się nie udało zrobić? W zasadzie powinienem się cieszyć. Cieszę się z tego przede wszystkim, że zdarzyło mi się spotkać na swojej drodze wybitnych ludzi o nadzwyczajnych uzdolnieniach, nieskazitelnej reputacji zawodowej. Ludzi z wyobraźnią, jakiej się dzisiaj nie spotyka, ale również i dzisiaj młodszych, którzy raczyli mi się odwdzięczyć za jakieś fanaberie mojej wcześniejszej młodości. Pamięcią o tym wyrażają się o mojej robocie z szacunkiem, z podziwem i są nadal ciekawi tego, co zrobiłem. Co zrobiłem? Właściwie kilka rzeczy na krzyż tak naprawdę i skromność by wskazywała na to, żeby się ograniczyć do kilku słów i nic więcej. Pamiętam sytuację poniekąd dla mnie kłopotliwą, trochę żenującą i bardzo wprowadzającą w prawdziwe zakłopotanie, kiedy w jednym z niekończących się wywiadów, którymi fundowały środki masowego przekazu w tych pionierskich czasach, jeden z kolegów, wówczas pełniący funkcję redaktora naczelnego znanego magazynu komputerowego, zaczął mnie oficjalnie tytułować ojcem polskiego DTP. Tak naprawdę nic się nie stało, choć muszę powiedzieć, że stało się coś. Stało się to, że mnie zaczęło bardzo obchodzić to, jaką farbą się posługuje, jaki jest jej skład chemiczny, dlaczego wolno ją mieszać z jednym, a nie wolno z drugim. Po prostu nie było nikogo, który mógł mi to powiedzieć, bo po prostu nikogo to nie obchodziło. Nie mogłem się posłużyć urządzeniem w sposób z góry przewidziany jakąś wiedzą czy praktyką, bo nie było ani wiedzy, ani praktyki, ani nikogo, kto czymś takim by dysponował. Wszystko musiałem sobie sam zrobić, sam ulepić, sam wprowadzić do gry. Wszystkie wcześniejsze eksperymenty, że z okresu mojej pracy z miesięcznikiem komputer, kiedy to znienacka stałem się jednym z tych pierwszych szczęśliwców w tej grupie inicjatywnej, która ten zacny miesięcznik informatyzujący gołą Polskę zainicjowała. Całe spolszczone i zaadaptowane do polskich potrzeb bitmapowe systemy, dzisiaj może już nie wartych wspomnienia czy wymienienia z nazwy producentów oprogramowania, systemów, które się doskonale sprawdziły. Jeden z najsławniejszych, jakim była Ventura, świętująca triumfy, swój wspaniały pochód przez stanowiska DTP w Polsce, zaliczająca. Ventura, która była też naszym dziełem od początku do końca, wykonanym poprzez... I tu się Mariusz Dec kłania, tak? Tak, między innymi wspaniali koledzy, znakomicie wyposażeni przez naturę w sprawność, inteligencję, intuicję, wszystkie te cechy, które tak zawsze imponowały ludziom naszego pokolenia. Dzisiaj właściwie zbędne, bo nikt nie weryfikuje przydatności człowieka
pod tym względem, to znaczy pytając o przydatność na dane stanowisko pracy, nikt nie jest ciekaw tego, czy jest człowiekiem inteligentnym, tylko czy umie zrobić to, czy tamto. To są zupełnie inne pytania i inne kategorie. Tym, co wyróżnia Stefana spośród innych gwiazd polskiej typografii, jest jego działalność dydaktyczna. Stefan, pracując w miesięczniku Komputer, nie tylko zajmował się stroną artystyczną tego przedsięwzięcia i składaniem później już, kiedy mogliśmy pewne rzeczy robić sami, ale sporo pisał. Pisał o tym, co najbardziej go fascynowało w tej robocie, o nowych narzędziach, o możliwościach komputerów. I swoimi artykułami przybliżał użytkownikom właśnie to, co się dzieje, tą rewolucję informatyczną w grafice, później w typografii również. Teksty Stefana pojawiały się w miesięczniku Komputer, później również w innych czasopismach, w Poligrafice, w miesięczniku komputerowym Enter. I Stefan przedstawiał w nich to, co można robić nowego, ale również bardzo duży nacisk kładł zawsze na postępowanie zgodne z regułami sztuki. Wracając do mojego pytania, Stefan, czy to, bo to jest dla mnie fascynująca rzecz, bo wracam jak pijany do płota z tym moim stwierdzeniem, że z grafika zamieniłeś się w którymś momencie w technologa. Czy dla ciebie, dla osoby, która skończyła artystyczne studia, która studiowała u tak wspaniałego profesora, jakim był Henryk Tomaszewski, czy to, że przez dużą część swojej drogi zawodowej, swojego życia zawodowego zajmowałeś się sprawami, powiedziałbym, ściśle technicznymi, technologicznymi, jest jakąś przygodą życiową, czy jest pewnego rodzaju porażką jako grafika? To jest jednocześnie i porażką, i sukcesem. Sukcesem dlatego, że sprawdziłem się w obszarze, którego nawet nie podejrzewałem, że w życiu przydarzy mi się, dojdzie do takiej konfrontacji. Gdy w latach 80. otrzymałem zgodę niemieckich producentów na otwarcie fontów i pierwsze w naszej użytkowej historii wygenerowanie poprawnie, należycie, z pasją skrojonych znaków diakrytycznych. Gdy oszalałem na punkcie systemu Kalamus, najdoskonalszego, chyba niedościgłego po dziś dzień, systemu DTP, produktu pochodzenia niemieckiego, gdzie zasadniczą kwestią postawioną przez oprogramowanie i przez jego wydajność, wydolność, funkcjonalność była kwestia właściwej litery, właściwie ustawionej i typografia. Cała sekwencja, cały podprogram estetyczny służący obróbce składu i jego parametrów po prostu był niedościgły i trudno znaleźć ekwiwalent w czasach dzisiejszych dla wydolności tego programu, jakości pracy z nim. My żeśmy się jednak długo nie znali, to były te 2-3 lata, ale taki do skoków dosłownie. Że ja wpadałem, próbowaliśmy coś tam przy okazji zrobić. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Chciałem, żeby to jak gdyby wyraził, było zaakcentowane, że Stefan bardzo mi pomógł przy początkowym rozkręcaniu pisma, które jego interesowało, bo to jak gdyby było przecież w jego formule jego działań. Dzisiaj nie wiem, czy ktokolwiek by pomógł komuś drugiemu. W każdym razie to, że koledzy wówczas mi pomogli, bo nie chodzi tu tylko o Stefana, ale również inni, troszeczkę zmieniło moje nastawienie na pomoc młodym ludziom. To znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś się do mnie zgłasza z prośbą o pomoc, o nie wiem, wsparcie, ja nie mówię finansowe, ale chociażby moralne, albo zaprezentowanie na łamach pisma, czy też na portalu internetowym, robię to z ogromną przyjemnością, pamiętając, jak ktoś mnie pomógł. Były to, jak mówię, połowa lat 90. No dzisiaj przypuszczam, że raczej coś takiego by się nie udało. Chyba największym osiągnięciem
bez zmuszania się do osadzania tego w czasie, datowania. Ono dotyczy przeszłości, nie teraźniejszości. Jest bardzo szybkie dojrzenie do decyzji o założeniu własnego studia, kompletnie wyposażonego. Wyposażonego w instrumenty, w narzędzia, w sensie sprzętu i oprogramowania, dobrane, czy skompletowanego wedle kryteriów, jakie sam sobie ustanowiłem. Było to tak, pracowałem systemem, który odkryłem dla siebie, który był fenomenalny, znakomity pod każdym względem, spełniający najwspanialsze wszystkie marzenia typografa, projektanta, grafika, system Calamus. Litery zaprojektowałem i przygotowałem do użycia w tym systemie sam. System został spolszczony i przygotowany wraz z zespołem moich kolegów przeze mnie. Wszystko, co można powiedzieć o studiu STR, to jego kompletność. Klient, który wchodził, mógł w sprzyjających okolicznościach zostać nie tylko mile podjęty i zajęty interesującą rozmową na tematy, z którym go interesujące. Mógł zamówić projekt. Projekt był wykonywany na jego oczach. Materiał był odbierany jako seria gotowych naświetleń, gotowy materiał. Mnie się wydaje, że za klęskę należałoby uznać całkowite zglajszachtowanie tej dziedziny poprzez dopuszczenie zupełnie przypadkowych ludzi do pracy. To, co kiedyś wymagało wielkiego hartu ducha, umiejętności i przede wszystkim nadania rangi uczniowi przez mistrza, dzisiaj jest działalnością z wolnej stopy. Kryteriów nie ma żadnych. To, co próbujemy jako zespół ludzi zrobić, jeszcze organizując jakąś przestrzeń edukacyjną, przesył informacji, to jest wszystko, co nam pozostało do zrobienia jeszcze. W moim przypadku, sprowadzając do najkrótszej opinii, można powiedzieć tak. Sukces to jest ta wielka przygoda, zarażenie ludzi pasją, stworzenie sytuacji w całkowicie pionierskich czasach, nowej, interesującej, dającej mnie samemu możliwość wykazania się umiejętnościami twórczymi. Klęska to jest niedopilnowanie rutyny, niedopilnowanie zasad, niedopilnowanie reguł. To wszystko, co nas ukształtowało, właściwie już zanikło. Myślę, że to jest... Ale myślę, Stefanie, że nie musisz tego rozpatrywać w kategoriach klęski, ponieważ jest to w niewielkim stopniu zależne od ciebie, bo to jest pewnego rodzaju tendencja, z którą się dzisiaj spotykamy. Myślę, że spokojnie możemy dokończyć partię.